Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Mróz, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną, ratownikiem medycznym oraz doulą. Pracuję w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie przy ulicy Madalińskiego, a także prowadzę własną praktykę przy ulicy Branickiego 11 na Warszawie Wilanów. Jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, kliknij łapkę w górę. Jeżeli oglądasz mnie na Instagramie, obserwuj mój profil. Natomiast jeżeli oglądasz mnie na Facebooku, wystarczy, że klikniesz lubię to, a wtedy filmik dotrze do jak największej liczby osób i nasza wirtualna szkoła rodzenia, która działa w okresie kwarantanny, dotrze do kobiet, które najbardziej mnie potrzebują. Dzisiaj będzie krótko i na temat. Będziemy pakować torbę do porodu. To jest bardzo istotne i niezwykle ważne, zwłaszcza dla kobiet, które spodziewają się pierwszego dziecka. Natomiast chill out. Naprawdę pakowanie torby do porodu nie powinno być jakieś strasznie stresujące. Ja dzisiaj sobie tutaj wszystko przygotowałam. I teraz pierwsza rzecz, o której powinnaś pamiętać, to zerknij na stronę internetową swojego szpitala i sprawdź, czego szpital od Ciebie wymaga. Czyli co szpital wymaga, żebyś spakowała do porodu. Na każdej stronie internetowej szpitala, w którym zdecydowałaś się rodzić, jest lista torby do szpitala. I tam mogą być różne rzeczy. Zauważyłam, że listy do szpitala, znaczy te listy, które są na stronach internetowych szpitala, różnią się od siebie. Bo jedne szpitale na przykład dają podkłady porodowe, inne nie dają, niektóre szpitale dają wyprawkę dla maluszka, inne nie. Także najpierw, to jest pierwszy taki checkpoint, który powinnaś sprawdzić, co szpital wymaga od Ciebie, żebyś spakowała do torby porodowej. Druga sprawa, bardzo istotna. Sprawdź, czy masz wszystkie wyniki badań, czy wszystkie badania zostały zrobione. Zazwyczaj tak jest, prawie w 99 przypadkach, że Twój lekarz ginekolog lub położna, która prowadzi Ci ciążę, pamięta o tym, które badania powinnaś wykonać. Jeżeli nie, przygotowałam dla Ciebie listę, którą powinnaś sobie sprawdzić. Pierwsze, to jest dwukrotny pozytywny wynik, potwierdzony dwa razy wynik badania krwi. Kiedyś było tak, że wystarczyło tylko raz mieć wynik badania krwi, natomiast teraz jest tak, że wykonujemy go w pierwszym i trzecim trymestrze. Wynik badania krwi, czyli grupy krwi, powinien być napisany. Powinno być pod spodem potwierdzone. Następne. Wynik badania HIV. Czy jest pozytywny, czy negatywny. HBS. HCV. Opis wyniku USG przynajmniej przy około 36 tygodnia ciąży. Jeżeli masz późniejsze, to też oczywiście możesz wziąć. Wynik badania na GBS. Czy jest pozytywny, czy jest negatywny? Pamiętaj, że od tego wyniku zależy, jak prędko udasz się do szpitala i czy zostanie podany Ci antybiotyk. Wynik badania na WR, czyli na obecność kiły. Jeżeli czeka Cię cesarskie cięcie, planowane cesarskie cięcie, pamiętaj, że powinnaś wziąć ze sobą skierowanie na cesarskie cięcie, na planowane cesarskie cięcie. Natomiast jeżeli rodzisz siłami natury, do porodu siłami natury nie wymagasz skierowania. Nie wymagasz żadnego skierowania. I jeżeli masz różne zaświadczenia, różne jakieś na przykład opinie okulisty, opinie fizjoterapeuty, opinie lekarza ortopedy lub inne jakiekolwiek dla Ciebie ważne wyniki badań, zaświadczenia, też powinna się ze sobą wziąć. I teraz, jak jedziesz do szpitala, to też oczywiście niezbędne jest karta ciąży i dowód osobisty. To są tak naprawdę dwa największe, najważniejsze dokumenty, które powinnaś ze sobą spakować do torby do szpitala. Ja proponuję, żeby kartę ciąży, dowód osobisty i wszystkie wyniki badań trzymać w takim segregatorze i spakować je do oddzielnej torebki, żeby nie mieszać tego ze swoją torbą porodową. I teraz spakujmy naszą torbę. I ja generalnie wychodzę z założenia, że powinnyśmy pakować torbę na przykład sekcjami lub warstwami. I są dwa sposoby. Jeżeli chcesz wziąć jedną torbę, to pakujesz wszystko do jednej torby i na sam spód kładziesz rzeczy po porodzie, czyli te, które są przydatne na sam końcu.
później na środku rzeczy dla noworodka, a na samym wierzchu rzeczy do porodu, czyli te, które będą Ci przydatne na samym początku. To jest jeden sposób. Drugi jest taki, że jedną torbę pakujesz dla siebie, a w drugą torbę pakujesz rzeczy dla noworodka. Trzeci sposób jest taki, że na przykład pakujesz swoje rzeczy do jednej torby, twoje i dziecka, a rzeczy typu na przykład pieluszki, czy pampersy, czy takie podkłady poporodowe pakujesz na przykład do oddzielnej torby, na przykład z IKEA. I tutaj jedna z mam podzieliła się bardzo fajnym sposobem, żeby właśnie takie rzeczy typu podkłady, jakieś ręczniki papierowe i tak dalej pakować do zupełnie innej torby, na przykład z IKEA. I teraz, ja dzisiaj na dzisiejszym live'ie mam przygotowaną torbę. Natomiast osobiście uważam, że powinno być tak, że pakujesz się do walizki. Ja na potrzeby filmiku tylko mam przygotowaną torbę, natomiast chciałabym, żebyś spakowała się do walizki, niezależnie od tego, który sposób pakowania wybierzesz, ponieważ kobieta w ciąży i kobieta po porodzie nie może dźwigać. Walizka też jest lepsza, ponieważ ciągniesz ją za sobą, nie obciągasz kręgosłupa, nie obciążasz krocza. Powinnaś też pamiętać w czasie pakowania walizki do porodu, że walizka nie powinna być zbyt wysoka, żeby wsunęła się pod łóżko twoje, na którym będziesz leżała na sali porodowej. Żeby te walizki nie stały obok łóżka, ponieważ kiedy mamy obchód, kiedy na przykład przychodzi lekarz neonatolog czy lekarz pediatra zbadać twoje dziecko, no to wszystko, wiecie, leży i tak dalej. To strasznie, no, mi na przykład generalnie, gdzie jestem bardzo ugodowym specjalistą, nawet mi to przeszkadza, kiedy wchodzę na salę poporodową, jest obchód i ze wszystkie te barchany, wiecie, są porozwalane i tak dalej, więc chciałabym, żeby jednak na sali poporodowej panował ład i porządek i żeby twoją torbę i wszystkie twoje rzeczy dało się wsunąć pod łóżko, na którym będziesz leżała na sali. I teraz zaczynamy, czyli na sam spód kładziemy rzeczy, które będą przydatne po porodzie. Przede wszystkim ręcznik kąpielowy. Możesz wziąć dwa lub jeden. Jeden mały ręcznik do wycierania rąk lub duży ręcznik. W większości szpitali jest tak, że wystarczy tylko ręcznik kąpielowy, ponieważ na sali są papierowe ręczniki, którymi wycierasz ręce. Ręcznik dla noworodka. Ja oczywiście wybrałam taki najbardziej puchaty, bambusowy, z taką ochroną na główkę. Tutaj jest kocyczek dla dziecka. Mogę się pochwalić swoim kocyczkiem. To był kocyczek najsłodszy, który zamówiłam dla mojej Agatki kochanej. Mojej córeczki wypatrzonej na samym końcu po dwóch chłopakach i sobie zamówiłam taki przepiękny kocyczek z magnoliami, tak jak jest motyw przewodni mojego gabinetu. Tam też są magnolie. Ja kocham drzewo magnolii i w ogródku mam dwie magnolie i po prostu wszędzie mam magnolie. Mój kocyczek jest najsłodszy. I generalnie możesz oczywiście spakować kocyczek, ale może to być też rożek, a może to być też otulacz. Otulacze, słuchaj, robią świetną sprawę. Otulacz to jest taka bardzo duża pielucha, taki kocyczko-pieluszka, która służy do otulania dziecka. I ona się przydaje bezpośrednio po porodzie, żeby położna, kiedy położy Ci dziecko na klatce piersiowej, otuliła tym dziecko i później dzidziusie bardzo fajnie się uspokajają, kiedy są tak mocno ściśnięte. Wygooglaj sobie fajne otulacze, to nie jest rzecz droga, bardzo dostępna i bardzo dobrej jakości, więc możesz kupić używaną, która też jest troszeczkę tak jakby poskładana. Idziemy dalej. Co jeszcze po porodzie? Seksowne, perwersyjne, majty poporodowe. I teraz zwróć uwagę, żeby to nie były takie majty z fizeliny, bo one w ogóle nie oddychają, czyli je wyrzucamy. Tylko wybieramy majty siateczkowate. No po prostu superajska sprawa. Zobacz, kup sobie majty takie, które będą dużo większe od siebie, które nie uciskają i one są zrobione właśnie z takiej siateczki. One są wielorazowego użytku i świetnie się piorą. Jeżeli zaprawisz je krwią, to w szpitalu możesz sobie to troszeczkę przepłukać zimną wodą i wysuszyć, one bardzo szybko wysychają. Takich majtów no, powinnaś mieć no, przynajmniej z 6 sztuk. Pakujemy. Dalej. Biustonosz do karmienia piersią.
dużo większy, z takimi zastawkami. Niektóre mamy karmią w zwyczajnych sportowych biustonoszach i wyciągają po prostu pierś na zewnątrz. Biustonosze sportowe mają to bardzo fajny plus, że bardzo podtrzymują pierś. Tutaj Justyna się pyta, a ręcznik na worotka po co? Po to, że generalnie w szpitalu nie kąpiemy noworodków, tak, ale jest kwarantanna. Jeżeli się okaże, że w szpitalu zostaniesz na przykład 2 tygodnie, bo będziemy miał przedłużającą się żółtaczkę, to wtedy kto dowiezie Ci ręczniczek? To tylko o to chodzi, żeby po prostu mieć to na wszelki wypadek, bo pamiętajmy, że jest kwarantanna. Jeżeli kwarantanny nie ma i Ty chciałabyś jak najszybciej dostać się do domu, to tak, ręczniczka nie musisz pakować, ponieważ my nie kąpiemy noworodków w szpitalu, kąpiemy, jeżeli mama zechce, na przykład, żeby jej pokazać pierwszą kąpiel, lub jeżeli chce, żeby ją troszeczkę wesprzeć. I teraz, laktator. Ja oczywiście mam laktator Swing Maxi. Kocham mój laktator, ponieważ jest dwufazowy, jest bardzo fajny, ma tutaj taką zaczepkę do tego, żeby sobie przywiązać ją, znaczy żeby zaczepić laktator przy ubraniu. Ładowarka do laktatora i jeszcze oczywiście inne części, czyli buteleczki na przechowywanie pokarmu i super sprawa w szpitalu. Super sprawą w szpitalu są sprawdzone takie worki, ja osobiście polecam doktora Brownsa, worki do sterylizacji laktatora. Te worki polegają na tym, że wrzucasz do worka części laktatora oprócz silniczka, zalewasz 50 ml wody, wstawiasz do mikrofalówki i w mikrofalówce dzięki tym workom wszystkie elementy laktatora są wysterylizowane. Oczywiście w szpitalach jest laktator, można go pożyczyć, ale zanim doczekasz się laktatora, może być zajęty, może być dużo rodzących, fajnie mieć laktator swój. Czyli jego też pakujemy na sam dół, bo to będzie rzecz, która przyda Ci się po porodzie. Następna rzecz, która może Ci się przydać, to są muszle na sutki. Muszle na sutki służą temu, jak będziesz miała bardzo podrażnione sutki, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli będziesz miała, to służą temu, żeby sutki się lepiej goiły. Pokazałabym Ci, jak tego się unika, ale musiałabym wtedy się rozebrać, może następnym razem albo gdzieś na brief, ale generalnie to może się przydać, czyli też to pakujemy na sam spód, bo to się przyda po porodzie. Wkładki laktacyjne. Wkładki laktacyjne, super sprawa, one służą temu, żebyś utrzymała jak największą higienę i wkładki laktacyjne służą temu, czyli kiedy ruszy mocno pokarm, wtedy wkładamy sobie tą wkładkę między pierś a biustonosz i wtedy te wkładki wchłaniają mleko. Kiedy już będą zużyte, po prostu wyrzucasz je do kosza. Możesz wziąć, jeżeli chcesz, ze sobą plastry do tapingu. I teraz zapytaj się, czy w Twoim szpitalu jest fizjoterapeuta uroginekologiczny lub czy jest położna lub lekarz, który umie te plastry zakładać. Zdaję sobie sprawę, że w Polsce nie zawsze, nie we wszystkich szpitalach jest tak pięknie jak we warszawskich szpitalach, czy u mnie na Madalińskiego, czy gdzieś na Żelaznej i może mogą być osoby, które nie będą miały tego zakleić. Warto się dowiedzieć, kinezjotejki można zakleić na brzuch w ramach profilaktyki rozstępu mięśnia prostego brzucha w drugiej lub trzeciej dobie po porodzie. To nie jest rzecz niezbędna. Nie musisz jej mieć, ale możesz. I teraz idziemy dalej. Mamusia już jest spakowana. Też pamiętaj o tym, żeby zapakować jeszcze szlafrok. Szlafrok w sumie możesz mieć też na wierzchu, bo on się przyda do porodu, więc sama zdecyduj, gdzie go będziesz pakowała. Tu jest szlafrok satynowy, lekki, który może się przydać w okresie, kiedy będzie gorąco. Jeżeli będziesz rodziła zimą, to warto wziąć taki gruby szlafrok, taki kąpielowy. Teraz rzeczy dla dzidziusia. Jak już sprawdziłaś, ile potrzeba bodów, ile potrzeba pajacyków, ja generalnie, znaczy na stronie internetowej swojego szpitala, ja generalnie zalecam, żeby wszystkiego było mniej więcej po 5. I teraz, zobacz. To są takie śpioszki. Te śpioszki możesz połączyć z body z długim rękawkiem. To ma rozmiar mniej więcej 56
I to też ma 56 i to jest standardowy rozmiar dla noworodka. Jeżeli ty i twój mąż macie na przykład po 2 metry, proponuję nie kupować ubranek na 56, bo prawdopodobnie będzie tak, że wasz noworodek będzie miał około 57-59 cm. Czyli mniej więcej możesz kupić ubranka 56 do mniej więcej 59. I gorąco zachęcam, żebyś sobie przygotowała takie zestawy. Super się sprawdzają torebki z IKEA. Czyli na przykład składasz pajacyk, do tego bot z długim rękawem, wkładasz to do takiej foliki z takim, do takiej torby z takim, takim suwanym zipem i na przykład sobie podpisujesz od razu po porodzie, albo później na przykład zestaw na drugi dzień, śpioszki z długim rękawkiem i też na przykład do tego pajacyk na drugi dzień. I tak sobie rozpisz, wtedy dzięki temu, jak będziesz bardzo zmęczona, nie będziesz musiała szukać w tej torbie tu body, tu śpioszki, tu jakieś pajacyki, tu nie wiadomo co, żebyś miała wszystko posegregowane. Uważam, że teraz powinnaś mieć około 5 takich zestawów. Generalnie większość szpitali proponuje 3 zestawy, natomiast ja bym proponowała wziąć więcej, lepiej mieć więcej niż mniej, bo jeżeli będziesz musiała zostać dłużej w szpitalu, a mąż nie będzie mógł ci tego przekazać, lepiej mieć takie zestawy. Jeżeli nie chcesz brać ze sobą zbyt dużo ubranek, to super sprawdzają się takie nakładane na główkę, rozciągliwe takie śliniaczki firmy Rogers. One są super, zrobione też z bawełny i z takiego delikatnego bambusa i też z mikrofibry, z tego co pamiętam. Je się nakłada przez główkę. I tutaj one tak jakby ocieplają troszeczkę klatkę piersiową i jak dziecko na przykład ulewa albo chcesz mu wytrzeć buzię od swojego mleka, to nie musisz go całego przebierać, tylko wystarczy zdjąć później przez główkę ten ślimiaczek i wyprać. Składamy. Tutaj jest zestawik z bodami z krótkim rękawkiem i do tego jest pajacyk. Prześliczny, co? Rozmiar tutaj akurat jest 56 i to jest też fajny zestaw, czyli krótki rękawek pod pajacyk. I teraz zobacz, super się sprawdzają takie body rozpinane, bo wtedy kładziesz sobie najpierw na przewijak body, na to kładziesz dziecko i później sobie zapinasz. I to jest bardzo, bardzo wygodne, zwłaszcza na początku, kiedy jeszcze ręce nie są zbyt obyte z Twoim dzieckiem. I tak samo później możesz położyć hop, dziecko i kładziesz dziecko i zapinasz lub po prostu bokiem. I taki zestawik też Ci się super sprawdzi. Możesz sobie przygotować na przykład 3 zestawy z krótkim rękawkiem i pajacykiem i na przykład 2 zestawy, długi rękawek krótki rękawek i taki pajacyk i długi rękawek i tamten pajacyk. Także wszystko sobie posegreguj. Dalej. Tutaj mamy też czapeczkę. Generalnie większość szpitali wymaga, żebyś miała czapeczkę. Ja z czapeczek praktycznie w ogóle nie korzystałam, a jeżeli już, to są to czapeczki, które nie są wiązane pod szyjką. Jeżeli będziesz rodziła w okresie letnim, raczej zachęcam do tego, żeby tych czapeczek nie brać i żeby nie zakładać dziecku, zwłaszcza, że na oddziale położnictwa jest bardzo gorąco. I naprawdę nie trzeba dziecka przegrzewać, bo one często płaczą, są spocone. Możesz wziąć, jeżeli to jest taki wymóg, ale naprawdę jedna czapeczka, co naprawdę Ci wystarczy. I teraz skarpetusie. Noworodkom bardzo marzną stópki, więc jak najbardziej takie malutkie skarpetusi. Jedną, dwie, maksymalnie 3 pary, bo one się nie brudzą, możesz ze sobą wziąć. Niektóre szpitale zachęcają do tego, żeby wziąć ze sobą rękawiczki dla noworodka. Ja jednak tutaj jestem w tej sprawie ostrożna, ponieważ jednak wolałabym, żeby dziecko integrowało się sensorycznie, żeby miało dostęp do tych swoich rączek, żeby cały czas bodźce dochodziły do rączek, tylko że noworodki mają bardzo długie paznokcie. Nie zachęcam do obcinania paznokci w warunkach szpitalnych, żeby jednak nie sprzyjać przedostawaniu się drobnoustrojów, gdybyś delikatnie dziecku uszkodziła tutaj okolice paznokcia. Więc możesz kupić pajacyki, które mają tutaj na końcu rączki takie jakby wyjmowane, malutkie takie rękawiczki. I to na przynajmniej ten czas, kiedy będziesz 3-4 dni w szpitalu, może się sprawić, żeby dziecko po prostu nie drapało się po buzi. Do tego pieluszki tetrowe. Zachęcam, żeby wziąć ich około 10.
pięciu. Jeżeli ich nie zużyjesz, jeżeli nie zużyjesz tych pieluszek, to wtedy możesz po prostu przywieźć je do domu. Pamiętaj, że wszystkie rzeczy dla Twojego dziecka powinny być wyprane w 90 stopniach i wypracowane. Zachęcam do tego, żeby nie używać płynu do płukania, ponieważ jest to zbyt intensywna dawka detergentów, to nie jest naprawdę do niczego potrzebne. Możesz też wyprać w orzechach pojorących, jeżeli chcesz, w proszku do prania dla noworodków. Im mniej detergentów, tym lepiej. Zachęcam też do kupowania różnych detergentów ekologicznych w jakichś ekodrogeriach, więc to jest niezwykle istotne. I później po powrocie do domu wszystkie te rzeczy należy ponownie wyprać. Jeżeli jesteś mamą zero waste i kupujesz rzeczy używane, też proponuję je 2-3 razy wyprać w 90 stopniach, wyprasować i spakować. Tutaj mamy już wszystko spakowane. Natomiast jeżeli chodzi o pieluszki jednorazowe, myślę, że nie jest dobrym pomysłem, żeby pakować je do torby. Wolałabym, żebyś je wzięła po prostu do ręki, bo większość pieluszek ma tutaj taki uchwyt. Czyli możesz po prostu pieluszki zarzucić na swoją walizkę, chyba że masz bardzo dużą walizkę, oczywiście możesz rzucić to do środka lub na przykład wrzucić te pieluszki do oddzielnej torby z Ikei, tam gdzie będziesz miała podkłady poporodowe i tak dalej. I teraz chusteczki wilgotne. Ja generalnie jestem zwolenniczką tego, żeby mieć chusteczki wilgotne w szpitalu, ponieważ w szpitalu nie będzie możliwości, żeby maczać wacik, chodzić po przygotowaną i wodę i tak dalej. Jedynymi chusteczkami, jakie ja jestem w stanie w tym momencie polecić, to są chusteczki zrobione z 99,9% wody. Tutaj akurat są te, ja kupuję już dla takiego większego bobasa z marchewką, natomiast dla takich noworodziów są oczywiście też takie bardzo małe i poręczne opakowania water wipesów. Do szpitala proponowałabym kupić to, tylko że troszeczkę większe, żebyś miała jedno opakowanie i to naprawdę wystarczy. Możesz to wrzucić do torby porodowej lub po prostu spakować do oddzielnej torby, gdzie będziesz miała podkłady poporodowe, gdzie będziesz miała takie podpaski poporodowe i pieluszki i tak dalej. Teraz, jeżeli chodzi o płyn do mycia. Ja jestem minimalistką i wybieram zawsze coś, w czym ja mogę się umyć i mogę też umyć swojego noworodka. I na przykład super patentem jest przelanie, żeby nie brać takiej wielkiej butli, przelanie takiego środka do mycia matki i dziecka do takiej buteleczki, którą bierzemy do samolotu. Jeżeli nie chcesz używać środka jednego, czyli do mycia matki i dziecka, możesz na przykład do takiej torebeczki wlać na przykład w jednej buteleczce żel do mycia ciała, w drugiej buteleczce żel do mycia twarzy i w trzeciej buteleczce na przykład odżywkę do włosów i to sobie spakować w oddzielnej kosmetyczce. Natomiast ja myślę, że nie ma się co bawić w takie coś. Wybrałabym po prostu jeden produkt, który może się myć i matka, i dziecko. Przelałabym do małej buteleczki i wtedy tych zakupów będzie dużo mniej. I oczywiście balsam na sutki, mój ulubiony. Ja generalnie też używam go do ust, bo usta w czasie porodu bardzo wysychają. Też jak najbardziej się to sprawdzi. Ok, jeżeli chodzi o mamę, to też zachęcam Ciebie, żebyś zerknęła sobie na stronę, na posty na Facebooku mojego gabinetu i tam jest post. Wyszukaj sobie w lubce. Wpisz w lubce podkłady poporodowe i tam jest dokładnie napisane, opisane są wszystkie podkłady poporodowe, bo te podkłady powinnaś mieć, jeżeli szpital Ci tego nie daje. I teraz przechodzimy do porodu, czyli to, co powinno być na samym wierzchu. I teraz, od czego zacząć? Boże, tutaj tyle tych rzeczy jest, że... Przygotowałam głośnik. Po co kobiecie głośnik? Głośnik? Boże! Słuchajcie, ja jestem zwolenniczką bardzo naturalnych porodów. Zapytaj się, czy w Twoim szpitalu, czy na sali porodowej możesz użyć takiego głośnika. Nie powinnaś dostać odpowiedzi negującej. To jest głośnik, którego ja zawsze do porodu używam, JBL. On się łączy z telefonem poprzez Bluetootha i tam możesz sobie wgrać wcześniej muzykę, którą chciałabyś słuchać do porodu. Włączasz sobie, stawiasz sobie na parapecie,
ustawiasz sobie głośność i taki głośnik może super działać jako forma niefarmakologicznego łagodzenia bólu okołoporodowego. Dalej. Możesz do porodu wziąć ze sobą świeczuszki, tylko zapytaj się, czy na sali porodowej możesz rozpalić ogień. Jeżeli Ci nie pozwolą, to Ty wtedy możesz wziąć takie świece, które są na baterie. A, no właśnie, więc jak najbardziej też możesz sobie zrobić taki fajny klimacik na sali porodowej. Też nie powinnaś dostać odpowiedzi negującej. To naprawdę nikomu nie przeszkadza w pracy, nie zagrozi pożarem i tak dalej. Włączasz to po prostu i masz taki fajny klimacik. Możesz to ze sobą wziąć. Dalej, do porodu powinnaś wziąć bidon z wodą, z miodem i z cytryną, który da Ci troszeczkę odświeżenie w ustach i też da Ci troszeczkę takiej energii. Zobacz, to jest bardzo fajne, bo chodzi o to, żebyś mogła się napić, odstawić i już, żeby nie było tu jakiegoś kręcenia, korków i tak dalej. Dalej, weź ze sobą coś słodkiego. Ja tutaj przygotowałam gorzką czekoladę, ale super się sprawdzają suche owoce, takie liofilizowane owoce, mentosy, Boże, w porodzie są super mentosy, czyli przekąski, słodkie, z najbardziej syfiastym składem forever. No, żartuję, ja bardzo się zdrowo odżywiam, ale do porodu snickersy, mentosy, woda z cytryną, no po prostu świetnie się to sprawdza. Ewentualnie jakieś, no może gumy do żucia niekoniecznie, bo będziesz oddychała, ale głęboko będziesz oddychała, więc może niekoniecznie, ale takie właśnie snaki, słodkie, fajne przekąski. W czasie porodu niekoniecznie będziesz głodna. U nas na przykład w szpitalu jest tak, że kiedy kobieta ciężarna, rodząca już przyjeżdża na salę, to wjeżdża obiad. I zwykle ona tego obiadu nie je, bo nie ma ochoty, ale na takie właśnie przekąski, czekolada, coś słodkiego, kobiety bardzo mają ochotę, bo chcą zmienić po prostu smak w ustach i dostać taki zastrzyk energii. Dalej, do porodu możesz wziąć ze sobą jeszcze piłeczkę tenisową. No tego na liście zwykle szpitala raczej nie będzie. Po co kobiecie piłeczka tenisowa do porodu? Ano po to, że może sobie tą piłeczkę przyłożyć na odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa i po prostu w ten sposób się sama masować. Jeżeli zdejmą zakaz porodów rodzinnych, to tą piłeczkę pakuje do swojego plecaczka Supermana, twój małżonek czy twój partner i on może tej piłeczki używać w czasie trwania porodu jako forma niefarmakologicznego łagodzenia bólu okołoporodowego. Dalej, skarpeciochy. Skarpeciochy to jest niezwykle istotna sprawa w czasie porodu i siłami natury i cesarskim cięciem, ponieważ w czasie porodu kobiecie marzną stopy. Ja tutaj przygotowałam takie cienkie stópki na poród w lato, natomiast jeżeli rodzisz zimą, naprawdę ciepłe, takie fajne skarpety bardzo Ci się przydadzą. Dalej, klapki. Klapków uważam, że powinnaś wziąć dwie pary, jeżeli są to japonki lub po prostu takie klapki, no takie wiecie, standardowe. I teraz, klapki przydadzą Ci się do porodu, natomiast japonki przydadzą Ci się po porodzie. Możesz wziąć jedną parę lub dwie, ja zachęcam do tego, żeby wziąć dwie, bo w japonkach pójdziesz pod prysznic, czyli to powinno być gumowe i dodatkowo musisz wiedzieć, że po porodzie kobieta ma obrzęk kończyn dolnych, a najbardziej właśnie stóp i tutaj okolic śródstopy. Więc te klapki powinny być no, takie, żebyś tą spuchniętą stopę tutaj włożyła. I fajnie by było, gdyby to były jakieś stare, tak jak moje klapki, które ewentualnie możesz wyrzucić gdzieś oczywiście segregując śmieci, możesz wyrzucić i nie będzie Ci ich po prostu szkoda. Nie zachęcam do tego, żeby kupować nowe. Idziemy dalej. Koszula do porodu. Koszula do porodu. Luźna. Na guziki i mniej więcej za kolano. Koszula, w której możesz robić przysiady, w której możesz krążyć biodrami. Koszula, która też może się przydać do karmienia. I teraz, ja tutaj jak pakowałam mamę, która będzie po porodzie, to też pamiętaj o tym, żeby kupić sobie też koszulę do karmienia. Czyli powinnaś mieć tych koszuli no, jedną do porodu co najmniej i jak dla mnie 3 albo 4 albo nawet 5 koszuli po porodzie. I teraz, jeżeli nie stać Cię, żeby kupić sobie nową koszulę, możesz kupić używaną, wyprać ją podwójnie w 90 stopniach i wyprasować.
Jeżeli chcesz kupić sobie nową koszulę, to zachęcam do tego, żeby to były koszule właśnie zwiewne, bawełniano-bambusowe, ewentualnie z domieszką elastanu, z których łatwo sobie tak jakby wyciągnąć pierś. Na rynku jest mnóstwo takich koszuli. Przygotuj je sobie i spakuj do torby porodowej. Dalej, termofor. Po co kobiecie do porodu termofor? Czego już cała torba spakowana, jeszcze termoforu brakuje? Termofor, ja go biorę zawsze ze sobą do porodu, ponieważ ma kształt kości krzyżowej. Ma kształt serduszka. I teraz masz na sali porodowej dostęp do gorącej wody. Czasami w środku, a czasami trzeba wyjść na korytarz, czasami wystarczy poprosić położną, żeby troszeczkę dała gorącej wody. Nalewasz tutaj do środka i twój partner lub ty sama możesz przyłożyć sobie taki ciepły okład na kość krzyżową, żeby zniwelować ból. Możesz też o to poprosić swoją położną. I ostatnia sprawa to są nakolenniki. Po co jeszcze nakolenniki do torby? Boże, nakolenniki bardziej służą osobie towarzyszącej. Ja te nakolenniki biorę zawsze ze sobą, ponieważ w czasie porodu pracuję na kolanach. I jeżeli przez 10 godzin mam masować rodzącej plecy, no to te kolana przecież wysiadają. Więc jeżeli zniosą zakaz porodów rodzinnych, to te nakolenniki tak naprawdę są dla taty. Tata nakłada nakolenniki, są zwyczajne nakolenniki ogrodowe za 10 zł dostępne w Leroyu, czy tam w Leroy Merlin. I tatuś je nakłada na kolana i może wtedy masować kobiecie plecy. I ostatnia sprawa, tego akurat już nie pakuję do samej torby, tylko ja bym proponowała zarzucić to po prostu na torbę lub na twoją walizkę, chyba że się zmieścisz. No to oczywiście, wałek do karmienia zmieści ci się do torby, natomiast jeżeli korzystasz z rogala do karmienia, to uwierz mi, że naprawdę warto go wziąć ze sobą do szpitala. Nawet jeżeli się okaże, że wyszła jedna walizka dla ciebie, druga walizka dla dziecka, trzecia walizka dla jeszcze nie wiadomo kogo, to naprawdę uwierz mi, że wzięcie wałka do karmienia, znaczy rogala do karmienia czy wałka będzie dobrą decyzją. Oczywiście my w szpitalu mamy wałki i mamy, właściwie nawet nie mam wałków, tylko te rogale, ale nasze rogale są już no takie miękkie, one są troszeczkę sflaczałe, są używane przez wiele, wiele, wiele kobiet i te wałki, znaczy te rogale, one nie dają takiej stabilizacji, jak daje nowy rogal. Więc bierzesz sobie tutaj, zdejmujesz, gdzieś tutaj był, o jest. Tutaj jest, zobacz, pokrowiec. Bierzesz sobie ten pokrowiec po kupieniu wałka. Do szpitala bierzesz pokrowiec i później jak wracasz do szpitala, zdejmujesz znowu, pierzesz i tyle. Bo wiele kobiet pytało mnie, no ale wezmę to, ten syf cały z szpitala przyniosę do domu. Wystarczy to wyprać. Uwierz mi, że wałek bardzo ci się przyda. Nawet jeżeli będziesz tylko 3 dni w szpitalu, to ci się przyda, a jeżeli będziesz musiała zostać dłużej lub na przykład okaże się, że będziesz mamą wcześniaka, naprawdę wałek warto wziąć ze sobą. Teraz czytam pytania. Śmiało, śmiało, zadawajcie pytania, bo już kończymy. Dobrze. Coś mi się zawiesiło tutaj na Facebooku. Nie widzę za bardzo Waszych pytań. Widziałam tylko jedno. Nie wiem, dlaczego mam tutaj zawieszone. To nic. Jeżeli byś miała jakiekolwiek pytania, śmiało możesz do mnie pisać. Najważniejsze, podsumowując, czy około dopływania warto wziąć? Kochanie, chodzi ci o koło poporodowe, tak, Paulina? Wiesz co, z punktu widzenia fizjoterapeuty unikamy używania kółek ratunkowych, czyli takich kółek do siadania po porodzie, ponieważ one rozciągają bardzo mięśnie dna miednicy. Natomiast jeżeli kółko porodowe miałoby ci pomóc w dostawieniu dziecka do piersi, to tak, możesz wziąć. Ja bym nie brała. Nie jestem po prostu zwolenniczką kółek poporodowych. Czy będzie tutaj na temat stanu przedrzucałkowego? Tak, ale na pewno nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy torbę porodową. Czy można wziąć dużą walizkę? Tak, możesz wziąć dużą walizkę, jak najbardziej.
Czy przy bliźniakach lepiej zaopatrzyć się w laktator podwójny? Tak, i właśnie ten, który tutaj spakowałam, Medela Swing, jest super, bo on jest na dwie piersi. Ja jestem matką pracującą. Przez całe wszystkie trzy ciąże pracowałam, przez wszystkie okresy, kiedy moje dzieci były małe, pracowałam, ponieważ moja praca jest moją pasją i ja bez pracy nie mogę żyć po prostu. Natomiast, żeby pogodzić karmienie piersią, żeby dziecko nie było niczym dokarmiane, ja kupiłam laktator najwyższej jakości, czyli właśnie Medele Swing, który ma podwójną fazę, czyli daje na jedną fazę i później drugą fazę, tak jakby odciągania mleka. Moja znajoma też kupiła jeszcze większy taki laktator, ja mówię na niego kombajn, jest bardzo podobny do laktatora, który mamy w szpitalu, do Medeli Lactiny, i on jest jeszcze bardziej silniejszy niż ten, co ja mam. Ja chciałam, żeby był malutki, żebym mogła wrzucić go do torebki. Jechałam do gabinetu, ściągam mleko, wrzucam do torebki, wracam ewentualnie na karmienie i tak dalej, więc ten laktator musiał być poręczny. Ja z tego laktatora korzystam już bardzo długo, jest drogi, ale warto go kupić. Jeżeli nie stać Cię na nowy laktator, kup laktator Medeli używany. To są tak silne silniki, że nie ma bata, żeby ten silnik gdzieś się spalił, tylko te końcówki. Kup sobie nowe, wysterylizuj w sterylizatorze specjalnym lub w takich właśnie woreczkach doktora Brownsa, które się wkłada do mikrofalówki. Jak nazywa się maść do gojenia sufków? Ja akurat mam tutaj Nipple Brown Bentley Organic. Jakiej firmy płyn kąpieli mamy i dzidziusia? Ja kopałam zwyczajnie w Lovelli, przepraszam, prałam w Lovelli, to naprawdę bardzo malutką ilość. Ile pieluszek jednorazowych wziąć? Takie jedno opakowanie wystarczy. Tutaj akurat jest 40 sztuk. To są pieluszki całkowicie biodegradowalne, ekologiczne i naprawdę zachęcam Cię do tego, żebyś przynajmniej dla noworodka kupowała ekologiczne, biodegradowalne pieluszki. Jeżeli one są troszeczkę droższe niż takie zwyczajne dady w Biedronce, jeżeli nie stać Cię, żeby używać przez cały okres trwania, tak jakby macierzyństwa, tych pieluszek, to kup chociaż na ten okres noworodka. Noworodek jest bardzo, bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju wybielacze, detergenty, a na przykład te pieluszki są w 100% bezpieczne dla dziecka i ja mi akurat właśnie zostały, jeżeli ktoś chce, to mogę je komuś dać, albo nie wiem, wezmę je ze sobą do gabinetu, może jakaś mama weźmie, bo ja kupiłam ich troszeczkę za dużo i Agatka wyrosła z tych pieluszek, ale takie jedno opakowanie powinno Ci wystarczyć. Nie mam rogala, mam taką poduszkę w kształcie C. Kochanie, Asiu, ta poduszka w kształcie C ciążowa w ogóle się nie sprawdza do karmienia, w ogóle. I nie bierz jej ze sobą do szpitala, bo się tylko namachasz, natyrasz. W domu zresztą też do karmienia Ci się nie przyda, ona jest w ogóle nieporęczna. Czy tamtum rosta potrzebna? Jeżeli nie będziesz robiła sobie irygacji, to możesz wziąć, ale tylko do polewania. Czyli na przykład, jak już wypijesz wodę, umyj to sobie, możesz ten bidon tutaj rozrobić, tantum rosa, z wodą i pod prysznicem polewać sobie krocze. Tylko polewać raz na dobę lub polewać ewentualnie bliznę po ranę po cesarskim cięciu. Nie robimy irygacji z tantum rosa i unikamy nasiadówek, ponieważ wpływają na wczesne rozpuszczanie się szwów. Dobra. Z mojej strony to już jest wszystko. Bardzo Ci dziękuję za wspólne pakowanie torby porodowej. Zachęcam Cię do tego, żebyś wsparła moją aktywność jakąś cegiełką, jeżeli masz taką ochotę. Jeżeli nie, to oczywiście ten live jest, jest tak jakby dla Ciebie dostępny w formie propagowania i rozszerzania wiedzy wśród społeczeństwa na temat opieki okołoporodowej. Zachęcam Cię do polubienia mojej strony, mojego gabinetu. Zachęcam Cię też do konsultacji online, które prowadzę u wszystkich kobiet, również kobiet, które są za granicą. A, i fotelik przynosi mąż. Tak, oczywiście. Tutaj fotelik też warto przygotować dla tatusia. I do fotelika możesz na przykład włożyć rzeczy, które chciałabyś, żeby twój ewentualnie partner wziął, znaczy ubrania, które chcesz wyjść ze szpitala, ale równie dobrze możesz wyjść z ubrania, w których przyjechałaś do szpitala.
I generalnie, kochanie, chciałabym, żebyś, jak będziesz pakowała swoją kosmetyczkę, naprawdę nie warto brać podkładu, tuszu do rzęs i w ogóle, chyba że naprawdę bardzo Ci zależy, żeby super wyglądać po porodzie. Są takie mamy. Oczywiście ja je szanuję, ale naprawdę szpital to nie jest miejsce, na które ktokolwiek będzie zwracał uwagę, czy Ty będziesz umalowana, czy nie. Jeżeli lepiej się poczujesz, oczywiście krem do rąk czy krem do twarzy jak naprawdę jest bazą. Też słuchaj, super się sprawdza taka woda termalna. Ona też się świetnie sprawdza w czasie porodu, ponieważ kobiecie poci się twarz. I właśnie pryśnięcie taką wodą daje niesamowite odświeżenie i też daje odświeżenie w czasie, kiedy jesteś już dzieckiem i na przykład nie masz czasu umyć sobie twarzy, to możesz taką wodą termalną się spryskać. Fotelika nie bierzemy do szpitala. Fotelik powinien być w samochodzie lub w domu przy wyjściu i używamy go wtedy, kiedy jedziemy po dziecko. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, bardzo miło mi było prowadzić dla Ciebie live'a, uwielbiam się z Wami, uwielbiam się z Tobą spotykać na live'ie. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, ja już lecę, do widzenia.